Czy narcyzm ma poczucie winy i czy odczuwa wstyd? To taki temat na dzisiaj. Witam Cię bardzo serdecznie na kolejnym naszym spotkaniu i dzisiaj będziemy mówić na temat wstydu. Wstydu i poczucia winy. I będziemy tutaj oczywiście omawiać najbardziej zaburzone. Zaburzoną osobowość. Jakim jest narcyzm? Takie pytanie zadała mi jedna z pań w komentarzach. I dzisiaj właśnie. Na niego będę próbuję na niego dzisiaj odpowiedzieć. I Zacznę od tego, że poczucie winy różni się od poczucia wstydu. I to znacznie. Poczucie winy budzi żal i skruchę. Więc kiedy skrzywdzimy kogoś, nawet tak bezwiednie, to odczuwamy wtedy żal, skruchę. Wtedy też próbujemy naprawić sytuację, naprawić swój błąd, staramy się komuś to wynagrodzić. I to jest normalne, prawidłowe zachowanie. Natomiast spojrzenie Narcyza na taką sytuację jest zdecydowanie inne. Jest oskarżające. Czyli uważa, że tak to wszystko, co się dzieje, to Twoja wina. To wszystko, co się wydarzyło, to właśnie z Twojego powodu. To, że nie przemyślałeś tematu, to, że źle zainwestowałaś, źle zaparkowałeś samochód. Nie tak, jak trzeba. Jest zbyt naiwna, naiwny, zbyt głupi, zbyt głupia, więc sama sobie jesteś winna. Przecież mogłaś postawić ten kubek gdzie indziej, to by się nie stłukł. Od drobiazgów do wielkich rzeczy. Wina cały czas ciąży na tobie. Cokolwiek się tobie wydarza, zawsze wmówi ci, że to jest twoja wina. I co najgorsze, to ty poczujesz się winna, czy winny. I gdy patrzymy na to zjawisko, jak bardzo narcyzm szerzy się w obecnych czasach, to pewnie naszym najlepszym życzeniem byłoby spotykać w życiu jak najmniej takich osobników. Życie pewnie byłoby zdecydowanie spokojniejsze, bardziej harmonijne. Ale niestety. Wszyscy, czy z tego chcemy, czy nie chcemy, bierzemy udział w ich grze, ponieważ jest coraz więcej tak zaburzonych osób. Na co dzień spotykamy ich wśród naszych sąsiadów, szefów, naszej rodziny, naszych serdecznych przyjaciół i znajomych. Więc dlatego ten kanał i wiele innych skarbnic wiedzy żeby się o nich uczyć, żeby nauczyć się z nimi obchodzić, radzić, jak rozpoznawać ich zachowania w takim zdrowym podejściu. Przyznasz, że świat obecnie sprzyja temu, żeby osobowości narcystyczne kwitły, rozwijały się. Sprzyja temu, żeby poczucie wartości własnej było zniekształcane lub często nawet mylone z samouwielbieniem. Kiedy patrzę na to, jak bombardowani jesteśmy zewsząd tym reklamowym chwytem, jesteś wyjątkowa, jesteś tego warta, możesz wszystko. I to, co słyszysz, stymuluje nas. Telewizja, inne media, one cały czas na nas wpływają, cały czas pracują w naszej podświadomości. I gdy się temu tak przyglądasz, jaki jest nadmiar tego wszystkiego, to naprawdę można uwierzyć, że Ty możesz wszystko. I że jesteś najlepszy i najlepsza. Ale bądźmy uważni, bo samo uwielbienie to nie to samo, co wysoka ocena. Jeśli pewnie, że jeśli zewsząd atakuje Cię, że jesteś tego warta i zasługujesz na wszystko, zasługujesz na więcej, jeśli tych zwrotów jest tak dużo i one są z taką powtarzalnością, to zaczynamy w końcu w to wierzyć, ale ta ekscytacja, która nas energetyzuje, hipnotyzuje, może nas również osadzać w tym balonie omnipotencji. Ja rozumiem, ważne jest to, żeby mieć dobrą, wysoką samoocenę. To jest ważne, że kiedy wierzymy w siebie, to jest to taki rodzaj zabezpieczenia. Przed stresem, niepowodzeniem, przed jakąś trudną sytuacją, wtedy, kiedy popełnimy błąd, czy potkniemy się w życiu. Jeśli wierzymy w siebie, to nie lękamy się różnych rzeczy i łatwiej radzimy sobie w życiu. To na pewno. Tylko, że w samoocenie chodzi o stabilność o jej stabilność. Żeby sama ocena nie była jakimś zjawiskiem chwilowym, jakimś zastrzykiem dopaminy. Tylko żeby stała się częścią naszej tożsamości. Żeby nie była taka weekendowa, taka od czasu do czasu. Bo wtedy daje nam poczucie rozchwiania. I możesz jednego... Dnia myśleć o sobie, że jesteś wartościowa, wartościowy, że jesteś super, że możesz, że dasz radę, a drugiego dnia myśleć, że jesteś do dupy, że zawsze coś spieprzysz, że to właśnie Twoja wina, że coś jest nie tak, że nic ci nie wychodzi. Dziś pracę nad takim wizerunkiem własnym, nad nieustanną kontrolą tego, jak się zachowujemy, co robimy. Sprawia, że po prostu tracimy autentyczność. Nie jesteśmy już autentyczni, nie dbamy o własny indywidualizm. Oczywiście, że sprzyja temu współczesny czas. Kultura konsumpcji. Mamy więcej niż potrzebujemy, i tego już w ogóle nie doceniamy. To już w ogóle nas nie cieszy, a jak cieszy, to tylko na krótko kompuzylne zakupy, kolejna tarebka. A mimo to, zobacz, obecny świat tworzy ciągle ogromną potrzebę posiadania. Jak gorące jest to pożądanie, nieustające pragnienie posiadania czegoś. Zwróć uwagę, kiedy idziesz do sklepu i patrzysz w dziale dla dzieci tysiąc różnych barbi, księżniczek, którymi małe dziewczynki zachwycają się do bólu, do nieprzytomności. Zobacz, popatrz na te małe dziewczynki i zobacz, jakie jest w nich ogromne pożądanie posiadania kolejnej i kolejnej Barbie. Ona chce właśnie dostać tą kolejną Barbie, ale w innej sukience. I w takim świecie czujemy się totalnie zdezorientowani. Jesteśmy zdezorientowani nadmiarem, jesteśmy uzależnieni od posiadania, ponieważ reklama w telewizji mówi nam o tym, że jak to posiądziemy, jak to będziemy mieć, to będziemy jacyś. Jacyś nadzwyczajnie lepsi. To taka iluzoryczna obietnica, że problemy się skończą. Już miał nowy dom, nowe mieszkanie, nową pracę. Wszystko, masz wszystko wtedy. Pewnie każdy z Was miał kiedyś taką okazję zobaczyć niejedno tonące w łzach dziecko, tupiące nogami w sklepie, które mówiło... Albo nie mówiło, bo najczęściej krzyczało, wylewając z łzy, że właśnie to chce, że to musi mieć, bo to jest mu bardzo potrzebne, bo Ala, Jurek, Kasia, one to mają i ona też chce. I może też widziałeś wtedy obraz bezradnej matki ciągnącej za rękę to dziecko, żeby wyjść jak najszybciej ze sklepu, bo żadne argumenty nie trafiają, a jej wstyd. I tą bezradność w oczach. Kiedy dziecko obstaje przy swoim ogromnym pożądaniu posiadaniu czegoś nowego i nie chce odpuścić. No, reklama dzisiaj produkuje takie, adoruje produkty, tworzy awatary danej osoby. I trudno wtedy nie wkręcić się w narcyzm. Bo trudno nam uwierzyć, że tak. Powszechnie uznawane, promowane, nie jest właściwe. Więc każdemu z nas poniekąd trudno jest oprzeć się takiemu powszechnemu stylowi życia. Dziś zobaczcie, przecież my wszyscy funkcjonujemy przez Facebook, Instagram, TikTok, i tam jesteśmy uwięzieni, uzależnieni od naszych lajków. My wszyscy i nasze dzieci żyjące w tym świecie lajkowania, sprowadzając się do nie wiem, do, do tego, że co pięć minut sprawdzasz Instagram. Ja czasem też do nich należę. Oczywiście, lubię wasze komentarze i lajki, i staram się patrzeć na to rozsądkowo. Staram się kontrolować to i myśleć, w jaki sposób traktuję waszą uwagę, której też potrzebuję. Ale patrz na to, czy jest. To także ona wpływa na moje poczucie wartości, czy ją podnosi, czy niezależnie od tego, i tak robiłabym swoje. Prowadziłabym ten kanał, pisałabym posty. I przyglądam się temu bardzo uważnie, na ile moje poczucie wartości jest stabilne, na ile ono jest niezachwiane. I to chyba o to chodzi. A kolejną sprawą jest to, że żyjemy w czasach, kiedy Źle znosimy, coraz gorzej znosimy inność, ponieważ odmienność znaczy samotność, poczucie odrębności. To jest ważna część naszej tożsamości. Poczucie bycia takim samym jak inni daje nam komfort, bo kiedy jesteśmy podobni, a nie różni, kiedy jesteśmy podobni, nie jesteśmy już tak niespokojni. Nie jesteśmy już tak atakowani, możemy żyć w swojej sferze komfortu. Już tak nami nie szarpie. I choćbyśmy choć się dzisiaj bardzo przed tym bronili, i tak poniekąd jesteśmy zmuszeni do podążania za nowoczesnością. Choć ona dzisiaj stanowi problem dla wielu osób, ale nie możemy choćby nie korzystać z ekranów dotykowych, z nowej generacji telefonów, elektronicznych podpisów dokumentów. Nie możemy ze względu na to, choćby, że nie możemy wejść na peron. Tak? Nie da się nam przejść pewnych bramek, kiedy nie mamy kodu. Nie da się nam kupić biletu. Musimy go kupić online. Nie da się gdzieś tam zalogować, żeby sprawdzić informacje, które są dla nas po prostu ważne. I nie ma co się oszukiwać. Życie bez mediów dzisiaj jest prawie niemożliwe. Więc zobaczcie, na co jesteśmy wszyscy narażeni. Kiedyś spotkałam się z takim określeniem. Że dziś młode pokolenie bierze udział w narcystycznych igrzyskach. I tymi igrzyskami oczywiście jest Facebook, Instagram, TikTok, inne media społecznościowe. Wszystkie one tak bardzo wzmacniają taką kulturę. Podobnie zresztą jak telewizja, to wszystko są współczesne środki komunikacji i współczesne środki manipulacji. One wszystkie wnoszą bardzo istotne zmiany w każdym z nas. Zmieniają często hierarchię naszych wartości. Zobaczcie, kiedyś starsi ludzie byli, czy tam nauczyciele, byli naszym autorytetem. A dzisiaj są media. Dziś wszyscy komunikują się z przyjaciółmi, z rodziną, składają sobie życzenia urodzinowe. Rówieśnikom właśnie przez media. Hmm. Źródła te sprzyjają samouwielbieniu. A samouwielbienie jest przejawem narcystycznym. Samouwielbienie jest charakterystycznym przejawem narcystycznym. To jest skrajnie wysoka sama ocena, która jest bardzo silnie uzależniona od potwierdzeń, potwierdzeń z zewnątrz. To już wiecie, że narcyz siedzi na piedestale, a wszyscy inni niżej w tej hierarchii muszą mu się poddać, muszą dać mu atencję, podziw. To coś w rodzaju takiego lajka na Instagramie. Że jesteś super, świetny, mega bomba. Najlepszy, najlepsza. I maszyna się napędza. Tego, że trzeba mieć do tego predyspozycję, to jest druga sprawa. Ponieważ nartystyczna osoba jest charyzmatyczna, potrafi gromadzić wokół siebie tłumy i ona zabiera ich, ona ich przyciąga swoją aparycją, charyzmą, ubiorem, figurą, dominacją, siłą, ale też swoją nonszalancją, arogancją, pewnością siebie, tym, że zawsze ma rację. Dla niego najważniejsze zawsze są sukcesy, ale nie te wszystkie sukcesy, tylko te sukcesy, które są przypieczętowane publicznie, publicznie potwierdzone. I o ironio, tak jest, że kiedy dostaje tak dużo tych potwierdzeń z zewnątrz, to jest w stanie być jeszcze lepszy. To go bardzo dopinguje, motywuje. Więc publika robi swoje, publika go nakręca. Lajki go nakręcają, te głaski wszystkie nakręcają. Kiedyś też spotkałam się z taką teorią, że narcyz tak naprawdę nie lubi siebie i sama też tak twierdziłam. Ale ostatnio gdzieś natknęłam się na taką informację, że narcyz może potrafi być nawet masochistą. Oczywiście jestem ciekawa Waszego zdania na ten temat, ponieważ śledzicie już ten program dość długo. Napiszcie mi w komentarzu. Ja natomiast uważam, że narcyz dokładnie wie, jak o siebie zadbać, jak sobie podnieść prestiż, pięknym nowym zegarkiem, jak sobie kupić, nie wiem, bilet do dobrego klubu tenisowego. On potrafi uzewnętrznić w niesamowity sposób walory swojego ciała, ducha i robi to w bardzo dobrym stylu. Bycie dla niego najlepszym, doskonałym. Tak nie jest, jest dla niego jak narkotyk. Więc masochistą zdecydowanie według mnie nie jest. No może ten z syndromem ofiary, taki melancholijny, depresyjny, ten taki ukryty. Natomiast myślę, że narcyz boi się i czasem się wstydzi. I to są takie mechanizmy u niego obronne, które chronią go przed tym, że się boi. Melancholia chroni go przed tym. On ucieka w ten świat melancholijnej refleksji, znika na pewien czas. I robi to często z poczucia wstydu. Tak jak mówiłam na początku, trzymałam w komentarzu pytanie, czy narcyz się wstydzi, więc dzisiaj spróbuję się do tego odnieść. Żeby sama szukałam informacji nie za dużo znalazłam, ale znalazłam trochę informacji, że faktycznie Narcyz się wstydzi. Można powiedzieć, że on boi się panicznie takiej sytuacji, która mogłaby go zawstydzić. Ale to ale jest ważne. Wstyd nie ma tutaj nic wspólnego z poczuciem winy. Ponieważ poczucie winy to jest. Bardzo trudna, głęboka emocja dotycząca jakiegoś elementu, jakiejś poszczególnej rzeczy, jakiejś cechy zachowania. Natomiast wstyd dotyczy całej osoby, tożsamości i narcyz boi się tego zawstydzenia. Są ludzie, którzy odważą się go obnażyć. I wtedy on traktuje ich okrutnie, z wrogością i złością. Kiedy czuje się zawstydzony, się izoluje, ucieka od takiej sytuacji, które mogą go zawstydzić, albo którego zawstydzają. I to trochę może wygląda, że on się tak zachowuje, jakby go to w ogóle nie obchodziło. Nie daje po sobie w ogóle poznać jest takim trochę ignorantem, ale to są tylko pozory. Poczekaj, a tak przyjdzie. On ci tego nigdy nie daruje. I pamiętajmy o tym, że wstyd nie ma nic wspólnego z poczuciem winy. Co już dzisiaj wyjaśniałem na początku tego filmu. Ale to jest jedna z przyczyn tego, że związki narcyzateż są dość krótkie. Ponieważ dość szybko mu się nudzą, dość szybko odkrywa, że brakuje mu jakiejś takiej świeżości w relacji. Tak? Więc on musi sobie znaleźć kilka źródeł zasilania, o czym już wiecie. Musi znaleźć sobie zawsze kogoś innego, kto byłby w tym związku taki świeży, nowy, żeby on mógł znowu roztoczyć swój blask i zaimponować, ożyć, naładować swoje baterie, kwitnąć. Więc nie licz się na to, że to są jedne źródła zasilania. A zwłaszcza, kiedy macie odwagę obnażyć go. W relacji też z osobowością artystyczną nie ma miejsca, pamiętajmy, na my. Jest miejsce tylko na ja. My nie istnieje. On jest zawsze skupiony tylko na własnych interesach i realizuje tylko własne cele. On się w ogóle nie interesuje Twoimi celami. I nie chcę tu powiedzieć, że on je lekceważy, bo czasami tak może myślimy, że on je lekceważy, czy kwestionuje. Nie. On po prostu w ogóle ich nie widzi. Jest jak daltonista, który nie rozpoznaje kolorów. Tak po prostu ma. Nie potrafi zajmować się innymi i nie lubi troszczyć się o innych, ale też nie lubi, żeby troszczyć się o niego. Tak naprawdę. Bo kiedy zaczynasz mu okazywać coraz więcej jakiejś troski, ciepła, serdeczności, to on się zaczyna od ciebie odsuwać. Ponieważ w jego przekonaniu traktuje to jako litość. A gdyby uznał i przyjął, że ktoś się nad nim lituje, wtedy czuje się do żywego dotknięty i się wścieka, bo nie lubi, gdy mu to okazujesz. Dlaczego? bo wtedy musiałby się przyznać, że jest słabszy, gorszy, że jednak ma jakieś słabe punkty, a dla niego to byłby koniec świata. I wtedy właśnie też zawstydziłabyś, albo zawstydziłbyś ją. On zazwyczaj stara się być bardzo, bardzo samowystarczalny, wystarczalny, niezależny, więc oczywiście, że na starość grozi mu <śmum> samotność i to się zresztą bardzo Często zdarza nartyzi często zostają samotni, ale badania pokazują, że im się stare tym nie przejmują, bo oni mają takie głębokie przekonanie, że starość w ogóle nie jest im straszna. Że oni zawsze będą piękni, będą charyzmatyczni i, i zawsze będą mieli takich, których będą mogli tam wykorzystać i użyć. Czasami też <śm> <śm> pytacie mnie o to, czy to prawda, że oni nie mają żadnych emocji. No, nie mają. To prawda. On, narcy swoim zachowaniem wyrządza krzywdę innym i to jest dla niego jakąś taką normą. On to po prostu tego nie widzi. Jest chory, traktuje się to jako chorobę. On tego nie rozumie, on nie ma poczucia winy, a wstydzi się, co czasem może być dla Was mylące w jego zachowaniu, tylko wtedy, kiedy jako persona. Zostaje zawstydzona. I nie ma jako takiego poczucia winy. Żadnego poczucia winy. Więc nie rozumie i dla niego on nie rozumie w ogóle tego. Dla niego nie istnieje. On nie uwzględnia żadnych uczuć, ani, ani potrzeb innych osób. W jego przypadku nie ma ani żalu, ani skruchy. Wieś, więc jeśli my wyrządzimy komuś krzywdę, to oczywiście staramy się to zadośćuczynić, tak? Czujemy żal, skruchę, smutek, idziemy do niego, przepraszamy. Mówimy, że nam przykro, próbujemy jakoś to zrekompensować, załagodzić, wyjaśnić. Po prostu to czujemy. Czasami aż za mocno. Narcyz natomiast uważa, co podkreślam drugi raz dzisiaj, że osoba, która czuje się skrzywdzona, sama jest sobie winna i powinna ponieść za to odpowiednią karę. Pomyślcie o tym. Podsumowanie krótkie. Narcyzm dzieje się tylko wtedy, kiedy go obnażysz, kiedy złapiesz go na kłamstwie i będziesz miał czy miała odwagę go zdyskredytować, a zwłaszcza w towarzystwie. Wtedy się czuje, on czuje wtedy wstyd, kiedy zostaje obnażony i tego boi się najbardziej. Więc uciekając przed wstydem on będzie kąsał bardzo, bardzo dotkliwie. Na dziś to wszystko. Ja oczywiście mam nadzieję, że materiał przeze mnie przygotowany będzie Tobie pomocny. Jeśli tak, to podziel się proszę tym filmem ze znajomym, udostępnij go. I oczywiście będzie mi bardzo miło, jeśli zasubskrybujesz ten kanał i będziesz razem ze mną i z nami tutaj wspólnie tworzył właśnie tą przestrzeń. Dziękuję za wszystkie komentarze. Dziękuję za serduszka. Oczywiście za te lajki też. I jak zawsze na spotkanie indywidualne zapraszam. Kontakt do mnie znajdziesz pod każdym z moich filmów. Do zobaczenia.